To był ich ostatni taniec w naszym programie. Jive Doroty DeLong i Marcina Hakiela nie zdobył uznania widzów. Dorota i Marcin. I para nieoczekiwanie odpadła z rywalizacji o kryształową kulę. Tego wieczoru na parkiecie Tańca z Gwiazdami zobaczymy 9 par. Która z nich pozna dzisiaj smak zwycięstwa, a która gorycz porażki? To państwo o tym zadecydują. Ze studia TVN, na żywo, Taniec z Gwiazdami. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hey, big spender, a little time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time. Let me show you a good time. The minute you walk in the joint, I don't pop my cork over every man I see. Hey, big spender, hey, big spender, hey, big spender, spend a little time. Przed państwem Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. Proszę państwa, tradycyjnie już przywitała nas grupa Volt Agustina Eguroli. A my tradycyjnie chcielibyśmy teraz przywitać się z państwem. Dobry wieczór państwu. Tak, a teraz tradycyjnie zapomniałem, co powinienem powiedzieć. Ja tradycyjnie pamiętam. Zwłaszcza to, co chcesz pamiętać, prawda? Oj, nie rób scen, proszę cię. Zostawmy to innym parom. O, niech i tak będzie. Proszę państwa, dzisiaj obejrzymy sceny z Paso z Foxtrotem w tle. O, proszę, i pamięć powróciła. Tak. A, przepraszam, jak ty masz na imię? Zuzia. Zuzia Skrzydecka, proszę państwa. Oraz Wojciech Gąsowski. Dobry wieczór państwu. A teraz najważniejsi w naszym programie, oto nasze piękne panie i przystojni panowie. Para numer dwa to mistrz olimpijski w judo Paweł Nastula i jego partnerka Magdalena Soszyńska-Michno. Para numer cztery to aktorka Anna Nowak-Iwisz i jej partner Cezary Olszewski. Para numer 5 to piosenkarz Jay Delano i jego partnerka Kamila Kajak. Para numer 6 to aktor Wojtek Medyjski i jego partnerka Izabela Janachowska. Para numer 7 to modelka Francis Baraza-Sutnicka i jej partner Łukasz Czarnecki. Para numer 8 to prezenterka pogody TVN Dorota Gardias i jej partner Andrzej Mosejciuk. Para numer 10 to dziennikarka telewizyjnej Dwójki Monika Richardson i jej partner Krzysztof Hulboj. Para
Para numer 11 to gwiazda serialu Na Wspólnej Marcin Choklew i jego partnerka Jania Lesar. Para numer 12 to aktor Bartek Kasprzykowski i jego partnerka Blanka Winiarska. Drodzy Państwo, żeby tradycji już do końca stało się zadość. A kto tak gra? A kto tak gra? A kto tak dzisiaj pięknie gra? Proszę Państwa, orkiestra Tomka Szymusia na pewno pięknie gra w odróżnieniu od naszej reprezentacji, niestety. Całe szczęście, że orkiestra Tomka Szymusia nie zagrała Kocham Cię jak Irlandię. A słyszałeś o tym, Piotr, że... Przepraszam, słyszałeś o tym, że podobno na Śląsku grasuje jakiś straszny potwór? No jeżeli ma cztery głowy, to w niedzielę grasuje na Mazowszu. Iwona Pawlowicz, Zbigniew Wodecki, Beata Tyszkiewicz, Piotr Galiński! To również oni decydują o tym, którą z par musimy pożegnać w programie. Fundatorem nagrody dla pary, która dzisiaj opuści program, jest firma Apart. Apart. Z miłości do piękna. A przed nami występ pierwszej gwiazdy tego wieczoru. Zarówno o niej samej, jak i jej rodzinie śmiało możemy powiedzieć, że są wyjątkowo odlotowi. Szczególnie mąż. Ale zobaczcie sami. Moja rodzina oszalała na punkcie tańca. Dzieciaki siedzą przed telewizorem w niedzielę, mimo że już jest dawno po czasie, kiedy powinny być w łóżku. Mój mąż wysyła SMS-y, chociaż nie umie. Musi się konsultować, jak to z tym numerem. Monika jest bardzo odważna i wkłada w taniec wiele wysiłku. Podziwiam ją za to. Bardzo jej kibicuję i trzymam za nią kciuki. Nie, Jem nie ogląda i wysyła SMS. Tak, co niedzielę i robi mi potem recenzję. Zwykle mu się podoba, a potem wysyła link do mojej teściowej, do swojej mamy i ta dopiero robi mi recenzję. My już jesteśmy z Jemim 11 lat, ale tu jest takie zdjęcie zrobione w dniu, w którym się poznaliśmy. To było w Dęblinie. To ogromna impreza, bardzo wielu międzynarodowych gości, no i między innymi Jemmy Malcolm, który przyleciał swoją cysterną VC-10, żeby pokazać tankowanie w powietrzu. Ja robiłam z nim wywiad. Jest taka legenda, że jak zobaczył, jak się zbliżam w skórzanych spodniach, to powiedział: chłopaki, to jest moja przyszła żona. On jest częścią teamu przygotowującego Taniec Gwiazdami od kilku tygodni. Paso Doble zatańczy para numer 10, Monika Richardson i Krzysztof Hulboj. Thank you.
Monika i Krzysztof. No słyszycie, piękne brawa, nie wiedziałem, że tak dobrze znasz się na samolotach. Aha. Cysterna. Miałam dzisiaj wiosnę w sercu, tak? To wszystkim bym poleciała. A czy wiosnę w sercu ma Piotr? No oczywiście, że ja miałam zawsze wiosnę w sercu, bo młodzi ludzie mają zawsze wiosnę, nie Monika? Oczywiście. O to chodzi. Co chciałem powiedzieć, ja uwielbiam takie pasodoble, gdzie para nie tańcząc przyciąga już swój wzrok. Tak jest zwykle na turniejach tańca, że pary wychodzą wcześniej, stoją w pozie i już wtedy można zaobserwować, jak przygotowują się wewnętrznie do tego. I muszę powiedzieć, że skoncentrowałaś mój wzrok na tyle, że nie mogłem odpuścić ani jednej sekundy. Gratuluję Krzysztofie układu, wcale nieprosty. Wręcz momentami za trudny. Nowatorstwo pewne tutaj w Tańcu z Gwiazdami się pojawia. Myślę, że Conrado Moreno tu paluszki maczał, a teściowa niech się odwali. Dobrze? Tyle Piotr. Beata też ty. Nieładnie mówisz tak, wiesz? Nawet wiesz, przestań. Pozwalasz sobie. To było tak porywające. Pierwszy taniec jest zawsze trudny. A ty wyglądasz tak olśniewająco w tej sukni i to było takie romantyczne, spontaniczne, porywające. No, gratuluję. Pierwszy taniec i to. Dziękujemy bardzo. Odfruncie teraz do Kasi. No proszę Państwa, pierwsze ocenie bardzo pozytywne. Mam nadzieję, że Państwo teraz fruwająco i odlotowo zagłosują na tę parę. Prosto z Hiszpanii. Monika i Krzysztof. Monika, jak ci się podobało na korridzie? Fantastycznie. Ja w ogóle uważam, że dzisiaj SMS-y to z pary numer 10 na Krzysztofa trzeba wysyłać, bo to, co on wyczynia w tym pasodoble, to jest mój jedyny żal, że jak tańczy, to nie mogę patrzeć, co on robi. A ja miałam wrażenie, że bardzo sobie wzięłaś do serca to, co usłyszałaś w opinii bodaj Iwony Pawłowicz w zeszłym tygodniu, że całe tango od początku do końca zinterpretowałaś w jednym nastroju. Tak, a w tym paso widziałam i uśmiech, i uwodzicielstwo, i gniew. No, trenowaliśmy, ćwiczyliśmy minki do lustra, tak? Krzysztof, ja mam wrażenie, że Monika nie daje się tak łatwo poskromić. Czy to jest tylko takie wrażenie, czy ciężko jest ją poustawiać i poskromić? Jest ciężko. Niepokorna dusza. Tak, ale staram się jak mogę. Ale w passo jak najlepiej to zagrało. Myślę, tak, że w passo miało to wielki sens. I zobaczmy, ile punktów przysporzą wam oceny jurorskie. Iwona Pawłowicz. 8. Zbigniew Wodecki. 10. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Galiński. 9. 37 punktów, bardzo pięknie. Monika z Krzysztofem. To się rzeczywiście rzadko udaje przy pierwszym tańcu danego wieczora, bo pierwszy taniec czasami relatywnie do niego trzeba porównywać następne, a tu od razu takie ładne oceny, ale oczywiście mnóstwo Państwa telefonów dobrze im zrobi. Telefonów pod numer 0704 30 70 10 i SMS-ów o treści 10 pod numer 73 26. Tylko sekundkę, moja mama dzisiaj ma 18 urodziny, także mamo, wszystkiego najlepszego. Happy birthday zatem. A tuż po przerwie na naszym parkiecie kolejne gwiazdy. Jako pierwszy tuż po przerwie zatańczy Jay Delano z Kamilą, a następnie Paweł Nastula z Magdaleną. Zostańcie z nami. Ze studia TVN na żywo. Taniec z gwiazdami. Myślenie, jak wiemy, ma kolosalną przyszłość, ale jeszcze większą przyszłość ma, zdaniem naszej kolejnej gwiazdy, myślenie pozytywne od samego rana. Myślę, że trzeba zaczynać dzień od pozytywnego nastawienia. Mnie wszystko cieszy. Życia nie należy traktować serio, bo jest w nim wystarczająco dużo smutnych rzeczy. A teraz przyspieszone tempo. On po prostu ma coś takiego pozytywnego w sobie. I on zaraża tym ludzi, zaraził też mnie. Wygram czy nie wygram, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby się dobrze bawić.
czy ma nierówno pod sufitem. Nie, ma wszystko równo, tylko chodzi o jego podejście do życia. Nie wiem, taki się urodziłem. I dzięki temu, że on jest tak pozytywnie zakręcony, to jest po prostu fajna zabawa dla mnie, nie tylko stres. Tańcz. Teraz. Chyba nie jestem normalny. Foxtrota zatańczy para numer 5, Jay Delano i Camila Kajak. No, pięknie. Pięknie, dużo solówek zatańczył, naprawdę. Tak przez połowę tańca. A co tak tajemniczo śmiejecie się? Analizujecie szybko błędy? Od tego jest Piotr Galiński. Ten foxtrot miał takie jazzowe zacięcie. Mhm. I jest to znakomita sprawa w odbiorze. Patrząc na takiego foxtrota z taką interpretacją, która zawiera dużo więcej niż tańc towarzyski, ja przyznam się, odpływam. I nieważne, czy są błędy w przebiegu ruchu, czy rama jest za wysoko, bo akurat takie rzeczy się zdarzyły, czy obrót wirowy nie jest zatańczony prawidłowo, ale interpretacja po prostu przykrywa twoje błędy i... Ta-dam! Proszę państwa... Państwo tego nie słyszeli, to co ja, ale Zbigniew Wodecki do Iwony Pawlowicz powiedział: Piotr ma dzisiaj dobry dzień. Ma dobry dzień. Bo, druga Piotr, młodość. Masz, no to nie jego pierwszy dobry dzień w tej audycji. Jedną rzeczą, która była nierówno tutaj, to są oklaski, przepraszam bardzo, publiczności. Ktoś mi tu przyspieszał strasznie, ale generalnie. Wyście państwo, ja się spodziewałem diamentu, tu rzucicie tam na parkiet diament, ale wyście za pomocą tych spokojnych, pewnych, eleganckich ruchów wyrżnęli z tego diamentu brylant. I jeżeli on miał jakiekolwiek skazy, to już nie mnie o tym mówić. Pięknie powiedział. Poeta! Dziękuję wam bardzo serdecznie. Kasia już czeka na was dobrym słowem. Proszę państwa, co tu się dzieje? Piotr Galiński ma dobry dzień. Zbigniew Wodecki używa poetyckich słów. No a państwo już śmiało do telefonu. Głosujcie na tę parę. Och, jak nasi jurorzy mówią w tak pięknych słowach, to aż bym chciała móc znowu zatańczyć na tym parkiecie i spróbować swoich sił. Ale Jay dzisiaj miał pewną przygodę. I ciekawe, czy nam teraz ją wyzna. Jay, could you confess what happened this morning? Well, I think I was very not going to leave it.
problem. What happened exactly? Well, I did my last night. You know, normally the phones go automatically an hour later. Zazwyczaj telefony automatycznie przestawiają godzinę o godzinę because później. Because I wanted to be sure, I did it myself an hour later before. Pewien, że wszystko będzie w porządku, więc ja też przestawiłem osobiście swój telefon. Automatically it went 2 hours. Automatycznie zrobiło się z tego 2 godziny. One hour too early here. Był dzisiaj, w związku z czym godzinę przed czasem opowiadał, że kiedy przybył, nikogo nie było, było zupełnie ciemno i był bardzo zaskoczony, co się stało. Nadgorliwy. Kamila, ty nie zaspałaś dzisiaj? Nie, na szczęście nie. Nie zaspałam. Przestawiłam sobie wcześniej już zegarek. No i słusznie, bo dzięki temu... No DJ też. Zdążyłaś na bardzo ładny po Foxtrot. Popatrzmy teraz na oceny sędziowskie. Zostańcie ze mną. Iwona Pawlowicz. Ja tych kilka skaz znalazłam, Jace. 6. Zbigniew Wodecki. 9. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. Interpretacja. Jurorzy tej parze przyznali bardzo przyzwoite punkty. Mam nadzieję, że również dużo napłynie Państwa głosów z pomocą telefonowania pod numer 0704 30 70 05 oraz wysyłania licznych SMS-ów o treści 5 pod numer 7326. Kamila i Jay będą Wam bardzo wdzięczni za te głosy. Dziękujemy. Zaraz, jak to było? Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Obawiam się, że jeżeli tak, to skorupki nasiąkające wiedzą na spotkaniach z Pawłem, będą mogły trącić bardzo boleśnie. Moje córki mają, Marta ma 12, Monika ma prawie 10 lat. Córki są tatusia i mamusi. Natomiast nigdy nie ciągnęło ich do tego, żeby zacząć się uczyć prawdziwego judo. Fajna jest praca z dziećmi i generalnie w momencie, kiedy jest współpraca obopólna, czyli ja daję siebie wszystko i dzieci tak samo, no to wtedy się przyjemnie pracuje. Próbowałem dzieci troszeczkę nauczyć różnych swoich technik. No i w pewnych momentach musiałem pokazywać 4 parom naraz daną technikę, bo z każdej strony tu ciągnęli mnie za ręce, za nogi i panie Pawle. Fajna sprawa, cieszę się, że jestem dla kogoś wzorem. Prawda? To jest kultowa osoba w judo, to jest taki idol dla nich, że są tak wpatrzeni w niego, niesamowite. Mam nadzieję, że moje córki są ze mnie dumne i cieszą się, że mają takiego tatę. Paso doble zatańczy para numer 2, Paweł Nastula i Magdalena Soszyńska-Michno. We'll be right back.
Proszę Państwa, Państwo również prawdopodobnie nie słyszeli, co powiedziała Magda do Pawła, a ja słyszałem, powiedziała, przepraszam, dlaczegoż to? I to Iwonka. Iwona, widzisz, cały czas nie odzywałaś się, nie odzywałaś. Piotr miał dobry dzień. Poprzeczka jest bardzo wysoko zawieszona. Ale ja nie lubię tak jak Piotr. Ja lubię inaczej. No to... Paweł, wiesz, jaką ja mam presję, bo tak, cały Olsztyn, moi tancerzy kochani, ciebie pozdrawiają i głosują na ciebie. Całe Opole Lubelskie głosuje na ciebie i mi o tym ciągle mówią, też zresztą pozdrawiam przy okazji. Państwo pewnie też, a ja teraz muszę się wypowiedzieć na temat twojego tańca. I Zbigniew Wodecki. A właściwie którego tańca? Nie, nie. Którego tańca, drodzy Państwo, którego tańca? Tańca nie było, ale najpierw tak, coś pozytywnego i coś historyczne momenty się zdarzają. Drodzy Państwo, pierwszy moment historyczny, Paweł, do ciebie należy. W tym programie po raz pierwszy passo, bosso. No, mój drogi. Bardzo, wbrew pozorom, bardzo trudno jest tańczyć tak naprawdę bosso, więc za to będzie ten jeden punkcik. No trochę nie było tej miednicy do przodu, trochę nie było odpowiednich kroków tak dobrze wykonanych. Sylwetka nie do końca taka, może ja zakończę, już no chodź to mi, już chodź pałę mi. Mamy. Wejdę, bo ja mogę wejść? Wejdź. No ja muszę wejść, kochani Państwo, bo pokłady krytycznych uwag u Iwony Pawłowi są no niezgłębione. No nie, gdybyśmy mieli tyle węgla, bylibyśmy mocarstwem światowym na pewno. Natomiast chciałem powiedzieć, że panie Pawle, że dzięki takim mistrzom jak pan, widać, że pan się świetnie czuł w tym swoim służbowym garniturze, że pan tu panował nad wszystkim, że dzięki takim mistrzom siebie, no my właśnie. Jednak jako w tańcu towarzyskim stajemy się powoli też mocarstwem światowym w porównaniu do innych edycji i bardzo panu gratuluję, że pan się zdecydował na wystąpienie, na wzięcie udziału w tym programie. No i to by było tyle. Ja muszę powiedzieć, że również bardzo się cieszę, że Magda Soszyńska-Mikno zdecydowała się w połowie tańca zrzucić z siebie tę judogę i zatańczyła w swoim pięknym kostiumie. Mam nadzieję, że teraz państwo pięknie zagłosują na tę parę. Ale pas pozostał. Tak. Pas pozostał i to czarny pas. Czarny pas to dużo. Zostałam czarny. Bardzo dużo, tak. Paweł, czy ty oprócz swojego zawodu sportowego i treningów teraz w naszym programie na parkiecie tanecznym masz jeszcze choć troszkę czasu na swoje inne pasje? Czy jest jakieś twoje, bardzo poza mało. Tym jeszcze hobby czy pasja? Bardzo mało. W tej chwili dzień wygląda tak, że z jednego treningu na drugi, a między treningami śpimy. Tak, śpimy, dlatego też z tego powodu schudłem ja przynajmniej 4 kilo, ponieważ jest mało czasu na jedzenie. Ale sylwetka piękna, nie widać, że niedokarmiony. No jeszcze trochę, jeszcze Pawle, zostało czy, trochę. A czy jakąś pasję, jakieś hobby masz poza tak. swoim sportem, judo, o którym nie judo, wiemy? Judo, hobby, judo, jeszcze raz judo. Na hobby to jest bardzo mało czasu, ponieważ wcześniej próbowałem różnych fajnych rzeczy, między innymi nurkowania, ale niestety zabrakło czasu, żeby regularnie jeździć i nurkować. 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 No takie. To trzymamy kciuki za to, żeby tego czasu później było trochę więcej. Później może. Magda, czy ty ostatnio często tańczysz z mocnymi mężczyznami, siłaczami, a czy ty masz jakąś swoją ulubioną dyscyplinę sportu? No ja myślę, że ulubioną był taniec do tej pory. Teraz przechodzę na judo powoli. Próbuję mi przeflancować. Passo bez obcasso i popatrzmy jak sędziosso. Iwona Pawłowicz. Wybacz Olsztyn, wybacz Opole Lubelskie. 2. Zbigniew Wodecki. 7. Beata Tyszkiewicz. 8. Piotr Galiński. 3. No, dzisiaj było dość srogo i teraz cała nadzieja w telewidzach, którzy mam nadzieję, że bardzo ochoczo ruszą do swojego głosowania na tę parę. Przypomnę Państwu numer telefonu. O, tu już jest SMS, ale najpierw numer telefonu 0704 30 7002. Tu dzwonimy, a SMS i teraz można pokazać jeszcze raz o treści 2 pod numer 7326. Paweł i Magdalena. Jak wiemy, występy naszych gwiazd poprzedzone są bardzo profesjonalnym treningiem. Czasami bywa jednak i tak, że z tego treningu robi się niezły teatrzyk.
Jive oprócz tańca próbowaliśmy coś zagrać. No niestety nie dostaliśmy owacji na stojąco, ale my się nie poddajemy i trenujemy dalej. I to nie tylko taniec. Spójrzcie na tę niewiastę. Ta piękna istota błyszczy niczym gwiazda. Przemył zęby ze złota. Ach, pani, tyś wielka dama, ucieleśniona cnota. Ach, pójdźże ze mną zatańczyć fokstrota. Oj, hola, hola, mój miły panie. Nie myślcie sobie, że to prosty taniec. Co? Ja nie dam rady? Czyż nie słyszałaś, że miami jest mistrz szpady? To pokaż mi kroki, co mwaś ci uczyła. Czy piękna sylwetka się w twą pamięć wyryła? Nie! Weź tutaj głowę i w dół ramiona! Nie, no nie mogę, umieram! Skonam. Umarz, skonala. A ta krokowala! Fokstrota zatańczy para numer 6. Wojtek Medyński i Izabela Janachowska. C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say to you, like the French people do, because it's all so good. Everyone, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good. Nothing else can replace your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon. No, proszę Państwa, wygląda na to, że kolejna mistrzyni tańca będzie aktorką. Tak? Jak to jest, Wojtek? Tak, ćwiczymy. I zamówiłem, że to było jej marzenie od dziecka, więc... Rozumiem. Jak mogę, to pomagam. Czyli ja będę jeździł na turnieje tańca. To było dalekie dzieciństwo. Dobrze, proszę Państwa, Beata Tyszkiewicz. Izabela. Jest pani nie tylko piękna, pełna gracji, ale jeśli się mogę wyrazić na temat pani aktorstwa, to po prostu powinna pani grać. Ta precyzja, to wszystko było naprawdę... Powinien pan wziąć lekcję u pani Izabeli. Iwona? To była ocena tańca Izabeli. Moja ocena teraz tańca Wojtka. Wojtku, ja myślę, że ty się w ogóle bardzo bałeś fokstrota, bo już ci na pewno też wcześniej mówili, że to najtrudniejszy taniec, beznadziejnie trudny i tak dalej, to prawda. Ale poradziłeś sobie bardzo ładnie, ponieważ ja mogę dzisiaj tego fokstrota oceniać. Po pierwsze, był to fokstrot. Znalazłeś naprawdę gdzieś tą prawidłową sylwetkę, już fajniejszą niż na początku. Bardzo ładnie przemieszczałeś się, czyli bardzo ładnie byłeś w balansie, w równowadze, co w fokstrocie jest trudne, bo czasami para się tak właśnie zapada na raz. A ty ładnie, na pewno też dzięki Izie, ale ma GPS-a, masz GPS-a pewnie. Patrzyłam również na twoje stopy. Bardzo prawidłowa praca stóp, ładna też akcja tych unoszeń i opadań. Jak z nami Iwonę, to... Ale naprawdę fajnie, ładnie, poprawnie, dobrze. Jak z nami Iwonę...
Proszę Państwa, jak z nami Iwonę Pawłowicz, to 3 punkty będzie na pewno. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie. Kasia Czech. Tu jest z całą pewnością Iwona zagłosuje wyżej. Iwona Pawłowicz też ma bardzo dobry dzień. A czy oni będą mieli dobry dzień, ta para, to już zależy tylko od Was. Ja przyznaję, że też przyłączam się do wielkiego szacunku prób aktorskich podjętych przez Izabelę, ponieważ nie jest łatwo zagrać scenkę, a tym bardziej nie jest łatwo zagrać ładnie wierszem. Wojtek, bardzo myślę, że pomogłeś pięknie Izabeli w tej kwestii. Jak się czułaś w tej etiudzie aktorskiej? Inaczej. Inaczej? Znaczy, bo zazwyczaj już tańczę bardzo długi okres czasu, więc wiem, co robię, tak? Jak gram, to nie wiem, co robię. Zupełnie nowa materia. A wcześniej miałaś jakiekolwiek doświadczenia? Może w szkole, w jakimś teatrze szkolnym próbowałaś swoich sił? Jak sięgnę pamięcią, to chyba w gimnazjum jakąś tam scenkę odgrywałam, ale nie. Nie było nawet za bardzo na to czasu, ze względu na właśnie tańce, treningi, ale no jest tam troszkę dzisiaj jakaś pasja. Dzisiaj bardzo pięknie. Tego. Wojtku, jeszcze ty nam się zwierz. Jaki jest dla ciebie najbardziej uciążliwy moment na treningach? Co ci sprawia największy? Uciążliwy to na pewno zapamiętanie kroków. No i przy Foxtrocie to oprócz tego właśnie, żeby... No przede wszystkim rama. Za ramę, co ja swoje otrzymałem. Ale no nic, no ja się, że tak powiem, odkułem przy lekcjach aktorskich. Ale wytrzymałem. wytrzymałem. I dobrze, że wytrzymałem. Sędziowie oceniłem. Iwona Pawłowicz. 8. Zbigniew Wodecki. Beata Tyszkiewicz. Piotr Galiński. 9. No i proszę, proszę, nasze jury oceniło bardzo pięknie i Państwo... Myślę, że również zechcą zagłosować na tę miłą parę. Przypomnę Wam numer telefonu, jest to 0704 30 70 06 oraz SMS-y o treści 6 pod numer 7326. Bardzo proszę, aby pozostali Państwo z nami po niedługiej przerwie na naszym parkiecie Kolejne Gwiazdy. Między innymi zatańczy dla nas za chwilkę Bartek Kasprzykowski oraz Dorota Gardias. Do zobaczenia za sekundkę. Cały Szczecin, buziaczki. Fundatorem nagrody dla tancerza jest producent serii Perfekta odmładzenie. Perfekta łączy nas piękno. Ze studia TVN na żywo. Taniec z gwiazdami. Proszę Państwa, nasz program rozkręcił się już na dobre. Na dobre rozkręciły się też uczestniczące w nim gwiazdy. I to nie tylko na naszym parkiecie. Czarek mi bardzo często powtarzał, przełam się, zacznie się tym nareszcie bawić. I ja myślę, że po tangu nareszcie mi się to udało. Przełamałam się do tego stopnia, że myślę, że nadszedł czas, żeby zrobić coś dla siebie. Po prostu. Tutaj jest twoje miejsce. Będziemy się teraz fajnie bawić twoimi włosami. Olszewski mnie za to ciągnie, ja nie chcę już. Zrobimy. Dziękuję. Słuchaj, to już jest Aniu, dobrze. Będzie ślicznie, dynamicznie, romantycznie. To był chyba bardzo dobry krok. Coś się zaczyna poważnie zmieniać. Bardzo ładnie, fantastycznie. Tak? Podoba ci się? Nie, nówka sztuka, no. Nowa fryzura, kolor. Myślę, że dla każdej kobiety jest to potężna zmiana. Bardzo pasuje ci do kształtu twarzy, wszystko. Dalej. I jakoś tak poczułam, że w zasadzie to chce mi się założyć mini spódnicę, chce mi się założyć wysokie obcasy. Myślę, że to jest dla każdej kobiety największa frajda i największy prezent, jaki sobie może zrobić, takie samopoczucie. Pasodoble zatańczy para numer 4. Anna Nowak-Iwisz i Cezary Olszewski. Held in
zasypani pluszakami Ania i Cezary. No pięknie, nowa fryzura, zmiana. Czekamy, kiedy fryzurę zmieni Piotr Galiński. Jeszcze poczekacie troszkę. Który właśnie za chwilę wypowie się. Swoją glacę i nie będę jej zmieniał. I ja wiesz, rozumiem cię. Natomiast rozumiem. To przedsięwzięcie artystyczne widzę, że było głęboko przemyślane i przyniosło dobry efekt. Piękna praca rąk, bardzo ładne pozy. Brakowało mi w efekcie przy tej całej dramaturgii jakiejś bardzo efektownej pozy na koniec. Wiem, że masz możliwości, szpagat by był znakomity w tym miejscu. I teraz dla odmiany posiadacz bujnej fryzury. Pani, pokazała, pani ma charakter, pani pokazała w tym tańcu swój prawdziwy charakter. Myślę, że jak panią gdzieś wpuścili na koridy, to byk by nie przeżył niestety, myślę. Ale i to nawet bez tej rolety, mulety, szpagatu, bo szpagat nawet. To nie jest, Piotruś, takie łatwe znowu. Jak niełatwe, no zobacz, ja to robię od razu bez rozgrzewy. Ja też. A Iwona też bez rozgrzewki. Bez rozgrzewki. I trenerzy tańca. Bez rozgrzewki. My tak możemy siedzieć. Ja tak przy komputerze siedzę. Ja tak na co dzień. Ja tak wypijam kawę przy śniadaniu. Mam parę znajomych, którzy zamiast stawu biodrowego mają łożyska kulkowe. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Proszę państwa. Szpagaty, mulety. No, jurorzy pokazali naszą klasę. Tyle, jeśli chodzi o jurorów, a teraz już oczywiście czas na państwa i bardzo serdecznie zapraszam, żebyście głosowali już teraz na Anię i Czarka. No cóż, ja nie będę sobie niczego wyłamywać, bo mój garnitur, mój smoking mógłby tego dziś nie wytrzymać. Aniu, passo to jest taniec bardzo silnej kobiety. Tak, bardzo lubimy passo doble. Jak pasowało ci to samopoczucie w passo? Jak ci pasowało? To samopoczucie pasowało mi genialnie. Ja kocham passo pasjami i na pewno będę dalej w to szła. Niezależnie od tego, jak się to dla mnie zakończy, to ja... Paso, nie zostawię paso. Jest to twój taniec? To jest mój taniec. Czarek, czy twoim zdaniem nowy wizaż odmienił Anię? Wszystkim jako kobietę? Nam się bardzo podoba. Tak, rewelacyjnie, naprawdę. Włosy robią swoje, Ania się otworzyła się troszeczkę. Jeżeli ona się dobrze czuje, to widać po prostu na zewnątrz wtedy. No i wszyscy odczuwają zupełnie inną kobietę, prawda, i tak ją traktują. Czyli naprawdę dobry ruch. Posłuchajmy teraz, jak wasze passo potraktują sędziowie. Iwona Pawlowicz. 9. Zbigniew Wodecki. 10. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Galiński. 9. Wyglądają na bardzo zadowolonych z tak wysokiej punktacji. Bardzo się cieszymy i zachęcamy państwa również do wysokiej punktacji, którą mogą państwo wyrazić telefonując pod numer 0704 30 70 04 oraz wysyłając SMS-y o treści 4 pod numer 73 26. No cóż, widać również, że w naszym programie zwierzaki mówią ludzkim głosem, nie tylko w Boże Narodzenie. Taki to program. W czasie finału poprzedniego odcinka tańca przeżył kilka ciężkich chwil. No, na szczęście i dla niego, i dla jego wielbicieli wszystko skończyło się dobrze i Marcin w świetnym humorze mógł wrócić do siebie. To znaczy na wspólną. Dzień dobry, panie. Bohater, którego gram w serialu na wspólnie, nazywa się Filip, na nazwisko ma Konarski. Teraz jest świeżo upieczonym ojcem i mężem. Bardzo się cieszę, że w serialu zostałem ojcem, bo tak naprawdę mogę się oswoić z młodym człowiekiem i w życiu nie miałem dziecka na rękach, dopóki nie zaczęło się pojawiać w serialu. To jest, mi się wydaje, konsekwencja życia, czyli żeby stworzyć jakąś podstawową jednostkę rodzinną. Jednym z moich najlepszych kolegów, przyjaciół w serialu jest Max Brzozowski. Słuchaj, zbieraj się, pokażę ci moją fabrykę. Chciałbym. Ja jako Max poznałem Marcina, czyli Filipa, na wspólnej. I co się okazało? W życiu prywatnym jesteśmy dobrymi kumplami. Co
robisz w domu? Wróciłem się wcześniej z pracy. Czuję, że ja już się stałem Filipem trochę. Jednak ja się zacząłem nawet podobnie ubierać jak Filip. I powiedziałaś... Filip, podobnie jak i ja, ewoluuje i zmienia się, więc... razem wspólnie dojrzejemy. Ja jako człowiek i Filip jako postać. I na pewno zmieni się mój charakter i serialowy, i jako człowieka. Foxtrota zatańczy para numer 11. Marcin Chochlew i Ania Lesar. A cigarette that bursts, a lipstick traces on the line ticket to romantic places. And still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground spade that swings. These foolish things remind me of you. A telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghosts of your clicks, these foolish things remind me of you. Remind me of you. Remind me of you. Marcin i Ania, filmowy tata. Jak ci jest jako tacie? Fantastycznie. No, muszę przyznać, że to jest niezwykłe przeżycie. No, Augustyn Egurola coś wie na ten temat. Tak słyszałem właśnie, zresztą widziałem. Tak jest. Iwona Pawłowicz. Marcinie, wiesz, nie wiem, czy to tak jest, że się cuda zdarzają właśnie w tym programie Tanie z Gwiazdami w TVN-ie, bo może nie cuda, bo w sumie ty masz predyspozycje, ale dzisiaj naprawdę je wykorzystałeś. Po raz pierwszy chyba to taki twój najfajniejszy taniec. Dosyć miękko i płynnie. Fakt, że troszeczkę było pomylona akcja walcowa z foxtrotową, ponieważ tak lekko się czasami zapadałeś, tak jak jest wahadle w walcu, ale miałeś przyzwoity ten przebieg ruchu. Sylwetka lekko na plecach, ale już mniej. I tak widziałam. Nie wiem, czy raz świadomie spojrzałeś tu na mnie. Tak miałam wrażenie, że mnie pytasz, dobrze? A ja tak oczami ci zrobiłam. Jest okej, okay, naprawdę jest okej. Okay. Beata Tyszkiewicz. Ja tak śledzę pana od początku tej edycji i myślałam sobie, że to jest taki jakiś akt odwagi od taki młody człowiek, mający swoją popularność, swoją jakąś pozycję i taki zielony w tańcu wchodzi do takiego programu, bo to są tacy, którzy mieli jakieś do czynienia z tańcem bardzo wyraźnym i to wtedy jest inaczej. I jak się dowiedziałam, że bierze pan udział w teście na IQ, to sobie pomyślałam, on naprawdę jest odważny. I to... Bardzo dobrze mi poszło. Gdyby panu dobrze nie poszło, to nie powiedziałabym o tym. Także bardzo gratuluję, bardzo mi się podobało i opanował pan jak gdyby taki uśmiech, który pan miał na początku, co to ma przykryć moją niepewność, moją błędy taką, czasami, że ja się tak roześmieję, a śmieje się pan rozbrajająco, a tu było po prostu, wykonał pan ten taniec tak jak od początku do końca. I już niepotrzebny był panu ten rozbrajający uśmiech. Dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę państwa, cóż za długa wypowiedź naszej wspaniałej jurorki Beaty Tyszkiewicz i równie piękna wypowiedź Iwony Pawłowicz, bardzo pozytywna. Jestem przekonany, że państwo pozytywnie również zagłosują na tę parę.
Czasami zdarza się tak, że aktorzy, którzy w hicie serialowym grają niezwykle pozytywną, sympatyczną postać, w głębi duszy może marzą o zagraniu demona. Marcin, czy jest jakiś typ roli, typ postaci, o której marzyłbyś, żeby móc ją zagrać? Ja zawsze mówię to samo. Mi się marzy najbardziej rozbudowana emocjonalnie rola, czyli w której będzie się znajdowało i to, że jestem sympatycznym, ciepłym bohaterem, ale i zarówno będę potrafił pokazać kły. Pokazać kły? Tak. Może i w naszym programie jeszcze Marcin pokaże kły nie jeden raz. Jania, czy nie masz wrażenia, że Marcinowi rzeczywiście najbardziej pasuje Foxtrot spośród wszystkich tańców, które do tej pory zatańczył? Zdecydowanie standardowi tańcy mu leżą. Też szybciej się uczy i fajnie zatańczył. Bardzo mi było przyjemnie z nim dzisiaj. Marcin, standardowiec. Widać, że Jani było przyjemnie po szmince na policzku Marcina. No to widać, że mi też. No i teraz, czy jakieś piękne koralowe usta w pocałunkach prześlą nam sędziowie? Iwona Pawłowicz. 7. Zbigniew Wodecki. 9. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 8. Proszę i proszę, znacznie wyżej niż dotychczas. To były serdeczne ucałowania od sędziów pod waszym adresem, a serdeczne ucałowania od państwa można przesłać dzwoniąc pod numer 0704 30 70 11 oraz wysyłając smsy o treści 11 pod numer 73 26. Dzisiejszy Foxtrot Marcina i Jani jest jak najbardziej państwa głosów wart. A propos kłów, o których mówiła Katarzyna Skrzynecka, to Bartek Kasprzykowski z zupełnie nowym uzębieniem, jak na tańczącego aktora przystało, dzieli swój czas między parkiet i plan filmowy. Co ciekawe, i tu, i tam próbuje z tą samą partnerką. Spędzamy na sali treningowej bardzo dużo czasu z Blanką i pomyślałem sobie, że fajnie by było, żeby ona zobaczyła też ten mój świat od środka, od zaplecza. Chodź, pokażę, co się dzieje. W przerwach między treningami pracuję, albo w Teraz, albo Nigdy, albo właśnie na mojej produkcji, gdzie gram postać Rogera Blake'a, prezentera telewizyjnego. Akcja bez wszystkich informacji, bo jest jeszcze tylko 7. Zakochanego w sobie bez miary i umiaru. Gotowego zabijać w imię tej miłości. Co za amant z niego. Zębami czy bez? Nie, to zupełnie nie jest Bartek. Wolę tamtego naturalnego, fajnego, miłego, sympatycznego i spontanicznego Bartka. Potrzebuję twojej siły, Rogerze. Wiem, skąd masz takie piękne dłonie, jak pani Iwona Pawłowicz mówiła. Od skręcenia swoich z ogórkami, pani ogórkami. Jesteś opętany! Po prostu niesamowite, zobaczysz to z drugiej strony, prawda? Dla kogoś, kto w ogóle nie ma o tym pojęcia. Jezus, szczęka mi wypadła. Roger Blake. Akcje, myślnik, informacje 24, ukośnik 7. Dzisiaj gościmy Blankę Winiarską, mistrzynię tańca, która zaprowadzi mnie na szczyty absurdu. Paso Doble zatańczy para numer 12, Bartek Kasprzykowski i Blanka Winiarska. Thank you.
Bartek i Blanka w pasjonującym pasodobie. Ale stary, miałeś minę jak Steven Seagal. Jest taki bardzo skupiony, pięknie. Zbyszek Łodecki. Ja. A, no przepraszam. Już chcesz dawać punkty? Chcę już wypowiedzieć się. No tak, bo to szkoda gadać. Pomyliła mi się kolejność. No. Zaimponował mi pan w dwóch momentach, poza całokształtem, o którym później postaram się powiedzieć. Były dwa niebezpieczne momenty i pan się świetnie z tym wybronił. Tam i tu, kiedy pięknie pan się w tym wybronił. Dla państwa było może to niezauważalne, a moje sokole oko to wypatrzyło. To jest jedna. Dużo państwo pracowaliście nad tym układem. Było bardzo ciężko. Dużo pracowaliście nad tym układem, no i tego nie było widać. Ponieważ wszystko, coście robili, kochani, było takie jakby ad hoc. To wszystko jakbyście mieli we krwi i to jest was sukces. Chciałbym się przyczepić, być oryginalny, no nie ma jak. Ale mamy przecież Iwonę Pawlowicz. Bartku, jestem zdegustowana twoimi okropnymi, wstrętnymi zdolnościami tanecznymi, no. Ja mam poważne pytanie do ciebie. Czy jak kiedykolwiek widziałeś, może na przykład pierwszą, drugą edycję, czy już wtedy zacząłeś trenować? Bo ja podejrzewam cię o to, że po cichu w piwnicach trenowałeś. Ponieważ takie akcje ciała przy szase Cape, taka pozycja, jak rozpocząłeś z tyłu, na palcach stopa odkręcona, są takie niuanse, o których tutaj gwiazdy mogą, rozumiesz, marzyć. Ja myślę, że nawet trenuję na czerwonych światłach w samochodzie. Ja tak myślę. No to już nasłuchali się o, wspaniałych zdolny rzeczy. Jesteś i to było piękne pasodoble. Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, niespotykane. Iwona Pawlowicz o wszystkich dzisiaj mówi dobrze oczywiście, a najważniejsze jest to, żeby państwo dobrze zagłosowali na parę, na Bartka i na Blankę. Bartek i Blanka, czerwono, biało, czarni, jak pięknie się tutaj komponują. Bartek, mieliśmy okazję podejrzeć fragmenty, rozumiem, pilotowych odcinków nowego serialu. Czy ja dobrze dostrzegłam, że serial ten komediowy będzie grany taką dość specyficzną konwencją, tak zwaną grubą kreską? Tak, zdradzisz nam parę tajemnic? To jest polityka grubej kreski w aktorstwie. No jest to takie miejsce, ten plan zdjęciowy, gdzie może zdarzyć się wszystko i to wszystko będziemy państwu serwować prawdopodobnie. No muszę powiedzieć, że to jest prawdziwa wyżywka dla aktora. No to trzymam kciuki, żeby odcinki pilotowe jak najlepiej poszły i żebyśmy mogli ten serial niebawem obejrzeć. Blanka, ja mam wrażenie, że ty na planie serialowym czułaś się taka troszeczkę zagubiona. Tak, tam nie spodziewałam się, że tyle osób przy tym wszystkim uczestniczy. Praca po prostu szła pełną parą. Wielu twoich kolegów tancerzy próbuje już swoich sił aktorskich grając w serialach. Czy uważasz, że miałabyś do tego predyspozycję, dobrze byś się również w tym czuła, czy czujesz, że to raczej nie jest twoja materia? Nie wiem, materia? Nie mi to oceniać, ale czuję się dobrze w tym, co robię, czyli tańcząc i w tym się spełniam. Uczymy się oboje od siebie, myślę, że coś z tego będzie. A czy państwo chcieliby obejrzeć Blankę w jakimś serialu? Bo ja z przyjemnością, jeżeli Blanka również w tym serialu będzie tańczyć, to tym bardziej. Czy chcielibyście dostać jakąś dziesiątkę? No. Chcieć by chcieli. Chcieć by chcieli. Chcieć to sobie możemy. Ale czy to się uda? Popatrzmy. Iwona Pawlowicz. Du, 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 du. Jest! Zbigniew Wodecki. Beata Tyszkiewicz. Piotr Galiński. Proszę bardzo. 40 trafione. Trafione w samą dziesiątkę. Czterokrotnie pasodoble. Życzę państwu również miłego głosowania. Jeżeli Bartek i Blanka to wasza ulubiona para, to przypomnę numer telefonu, pod który głosujemy. 0704 30 7012. To jest telefon i SMS-y o treści 12. Wysyłamy pod numer 73 26. Oto Bartek i Blanka. Dziękujemy. Jak się okazuje, życie w Francis Sudnickiej jest pełne słodyczy. I to układa się w logiczną całość, bo podziwianie jej to sama słodycz. Dzień dobry, Francis Sudnicka, Wenezueli. No, oprócz moich osobistych rzeczy, zajmuję się piekarnią. Mamy tą piekarnię od 2003 roku. Dzień dobry. Właśnie w Wenezueli była taka sytuacja ekonomiczna, niezbyt dobra.
i pamiętam, że mój brat nie miał pracy, siostra też nie miała, no i ja chciałam im pomóc. Doszliśmy do tego wniosku, że najlepsze to będzie właśnie piekarnia. Ponieważ mam tą piekarnię w Wenezueli, to chciałam zobaczyć, jakie są tutaj piekarnie w Polsce. W Wenezueli próbowaliśmy piec polskie chleby o ciasta. Ludzie próbowali, ale to ma całkiem inny smak i są przyzwyczajeni właśnie do tego typowego wenezuelskiego. Ciasto na przykład to tutaj przygotowujecie, tak? Tu jest cała produkcja. Dzięki takiemu zakładowi na przykład moi bracia nie tylko mają pracę, ale także mogą opłacać swoje studia. Super. Ja to zabieram ze sobą? Idę. Może pączka? Foxtrota zatańczy para numer 7. Frances Baraza-Sudnicka i Łukasz Czarnecki. You and the night and the music fill me with flaming desire, setting my being completely on fire. Music thrill me, but we'll be one. After the night and the music are done, until the pale light of dawn in a dead light, our hearts will be throbbing guitars. Oh, morning may come with a warning and take away the stars. Live for the moment, love till the moment is true. After the night and the music die, will I have you? Francis i Łukasz, to co prawda, że słodycz, panie Piotrze? No tak, ja jakieś w ogóle alergię dostałem, słuchaj, jak patrzę na tą kobietę, to od razu, wiesz, nie wiem. Uspokój się. No to są zwykłe objawy alergiczne, ty nie znasz? Nie. To się zgłoś do Piotra Kuny, no jest fantastyczny lekarz. On pomoże. Francis, wyglądałaś znakomicie. Powiem tak, w najtrudniejszym tańcu, jaki się zdarzył tutaj tobie w tym programie, zdałaś jak gdyby egzamin z tańca, ponieważ udało ci się zatańczyć tego foxtrota. Były momenty słabsze, ale nie było tak, że ktoś cię przestawia z miejsca na miejsce. Całkiem przyzwoita robota. Zbigniew? Pięknie wyglądaliście. Bardzo pani jest piękną kobietą, modelką zresztą. Ja myślę, że Piotr mówił o słabszych momentach. Ja myślę, że one mogą wynikać z tego, że z takiej maniery, jakby to powiedzieć, w dobrym tego słowa znaczeniu, maniery wszystkich modelek, które wychodzą na wybieg i jednak muszą mieć pewien rodzaj usztywnienia. Myśmy to samo mieli z Iloną, prawda? Też Felicjańską, która miała duże, piękne proporcje ciała i to jedynie mogło być, ale generalnie no co, ludzie, no przecież pięknie to wyglądało. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A teraz już do pięknej Kasi zmykajcie. Piękna para do pięknej Kasi. A ja państwa bardzo pięknie proszę, aby nie czekając już ani chwili dłużej, podążyli państwo jak najszybciej do swoich telefonów. Francis i Łukasz, zastanawiałam się, czy Miss Universum Models ma prawo jadać ciasteczka. W ogóle, czy ty możesz jeść ciasteczka? Mogę, teraz mogę. Teraz możesz, bo chodzisz w tańcu. Tak. A powiedz, super. Czy jest jakiś specjalny przysmak w dziedzinie słodyczy, specjalny przysmak wenezuelski, najsłynniejszy? To jest, tak powiedzieć, z tego owocu leciosa, nie wiem jak się mówi, po papaja.
z owocu takie, papaja. Tak. Jak się nazywa to ciacho? Leciosa, dulce de leciosa. Mm-hmm. Dulce de leciosa. I to jest przyrządzane z owoców papaja i tak. Z ciasta? Czy głównie może być owoce? Bez ciasta, może być z ciastem. Tak mi się smakowicie, tak mi się zrobiło. Naprawdę, Łukasz, czy ty możesz jadać słodycze, będąc zawodowcem tanecznym, czy też musisz trzymać ścisłą dietę i w ogóle nie trzymam diety, szczerze mówiąc. Jem, co się da, ile się da. Teraz ostatnio dużo słodyczy właśnie, nie tym bardziej. I chudnę przez program. To jest super dieta to jest. No ja mogę podsumować tylko jednym słowem. Jest to para do zeżarcia, absolutnie. Czy sędziowie dadzą tej parze dzisiaj dobre szanse? Mam nadzieję, że tak. Popatrzmy na oceny sędziowskie. Iwona Pawlowicz. 5. Zbigniew Wodecki. 8. Beata Tyszkiewicz. 9. Piotr Galiński. 7. Francis i Łukasz już mogą odetchnąć po całkiem dobrych ocenach jurorów. Jeżeli jeszcze i Państwo prześlą im dużo swoich głosów, na pewno będą bezpieczni w naszym programie. Przypomnę numer telefonu, pod który głosujemy na Francis i Łukasza. To 0704 30 7007 oraz SMS-y pod numer 7326. Wysyłamy treść 7. Oby to była szczęśliwa siódemka dla Was. Dziękuję Wam serdecznie. Podobno w naszych czasach dżentelmena ze świecą można szukać. A u nas? Proszę bardzo, wcale nie trzeba szukać. Sami znajdują się w blasku reflektorów. Proszę się nie obawiać, nie mówię w tym przypadku o sobie. Andrzej jest wicemistrzem świata w 10 tańcach, więc jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę tańczyć się właśnie z taką osobą. Ja pochodzę z Ukrainy, z Odessy i to wszystko zaczęło się od mojej babci, która mnie zabrała na taniec, kiedy miałam 5 lat. Mój pierwszy turniej był w roku 89, kiedy ja miałam 7 lat. Mój trener powiedział rodzicom, spróbujcie wszystko zrobić, bo on ma ogromny talent i wasz syn potrzebuje wyjazdu w Europę. Ja bardzo dziękuję moim rodzicom za to, że poświęcili swoje życie dla mnie. I w 94 roku przyjechaliśmy do Niemiec i ja mógł kontynuować swój taniec. Jest trochę nie z tej bajki. Lubi być elegancki, szarmancki. To dla ciebie. Witam. Z tego co wiem, ma w domu 40 czy 50 koszul. Większość spodni szytych na miarę. Jest zawsze pięknie uczesany, włosy bardzo błyszczące i przy tym miły i sympatyczny, także no, wchodzący ideał chyba. Mnie się podoba. Masz ładne oczy. Dziękuję, ty też. Dzięki. Już koniec. Paso Doble zatańczy para numer 8, Dorota Gardias i Andrzej Mosejczuk.
No, proszę Państwa, wielkie rzeczy tu się dzieją na parkiecie. Zresztą nie wiem, czy Andrzej zgodzisz się ze mną, że ta piosenka, którą grała orkiestra Tomasza Szymusia, taka była troszeczkę pasująca. Zleciał z nieba nam pluszak. Taka była troszkę odeska, miała i klarnet tam był, i, prawda? Taka troszkę w fajnym twoim... W fajnym klimacie, tak. No, ale przede wszystkim o taniec tu chodzi. Ja widzę, że Iwona jest wzruszona. Wzruszona jestem, ale też zadziwiona, może nie zadziwiona, to jest w sumie naturalne, ale nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, jakie poruszenie wywołujecie tu wśród nas, państwa za nami. To jest naprawdę, jak już kończycie, taka jest taka emocja, super albo nie super, albo ktoś coś mówi. Są tak duże emocje, no ciężko wytrzymać to. Ale teraz do tańca przechodźmy. Powiem o czym nie mówiliśmy jeszcze w Pasodoble. Mieliście chyba dzisiaj takie najlepsze fokusowanie, czyli ogniskowanie swoich spojrzeń, co szczególnie w rumbie i w pasodoble jest bardzo, bardzo ważne. Linie ciała, bo pasodoble to taniec linii, bardzo ładne, zresztą charakterystyczne. Energia, kumulowanie energii i oddawanie jej, bardzo dobre. Apele. Jeden apele, jeden taki dorobek. Osobista rzecz. Dla mnie, oni mnie zagłuszają teraz, widzisz? Dla mnie w pasodoble jest dominacja 80% mężczyzna, ale 20% kobieta. I mi tej, właśnie tych 20% zabrakło. Ty mu jednak uległaś. Ale takie wiesz... Trudno nie ulec. Takie, trudno nie ulec. Niesamowite, proszę Państwa, jest to, że Iwona Pawłowicz cały czas obserwuje nogi, a widzi fokusowanie i wzrok. Widzę. Widzę. To jest sędziną, kochany. To jest, wiesz, jest taka całość. Beata, ty szkipisz. Ja tak się patrzyłam, jaki to wielki taki dar losu, że tańczy pani właśnie z panem, dlatego że to jest taka tresura. Zgadza się. On tak prowadzi panią, że spróbowałaby pani nie zatańczyć tego tak perfekcyjnie jak dzisiaj. No nie chciałabym być w pani skórze. Dziękuję bardzo serdecznie. Zapraszamy was do Kasi. Proszę Państwa, nie mają Państwo czasu do namysłu, należy natychmiast, biegiem, może w rytmie pasodoble, zagłosować na tę parę. Dorota może nie odegrała dzisiaj 20% dominacji, bo miała 19% dominacji. 19%. U mnie wszystkie 100. No proszę, za to Andrzej, muszę przyznać, że dzisiaj był naprawdę dzikusem na tym parkiecie. Czy wiesz, jakie chrapy miały tutaj wszystkie kobiety, patrząc na waszą parę? Widziałam, że patrzyły na ciebie i miały takie nosy. O, ja teraz pokażę chrapy. Takie chrapy Mam były. Mam nadzieję, że nie zazdrosno. Nie, ja myślę, że to był taki wyraz wielkiego pożądania, wiesz, tak jak, Jestem pewna. Dorota, ja mam wrażenie, że Andrzeja nie da się wyprowadzić z równowagi. Czy tobie się to kiedyś udało? Nie da się wyprowadzić z równowagi, jest zawsze opanowany, a przy tym tańcu jeszcze strasznie silny, aż czasami można było się przerazić, patrząc mu w oczy. No i... Ale to też nakręcało do tańca. I stąd te 19% dominacji Doroty. Andrzej, ty zdobyłeś już srebrny medal, jesteś wicemistrzem świata w tańcu towarzyskim. O co teraz będziesz walczył w swojej zawodowej dyscyplinie? Najpierw o dobrej relacji, bo ja nie tańczę dla winników. Ja tańczę dla siebie, dla mojej partnerki, dla moich rodziców. I po prostu dobrze taniec czuć. Winniki są nieważne, nie bardzo ale ważne. Ale my będziemy trzymać kciuki, żebyś zawalczył o Mistrzostwo Świata. Tego ci serdecznie życzymy. Ja dziękujemy. I popatrzmy, czego życzą tej parze jurorzy z pomocą ocen. Iwona Pawłowicz. Zbigniew Wodecki. 10. Beata Tyszkiewicz. 10. Piotr Galiński. 10. No i są 40, są upolowane przepiękne 40 dla tej pary. I piękny finał dzisiejszego wieczoru tym samym.
Państwo mogą głosować na Dorotę i Andrieja, telefonując pod numer 0704 30 70 08 i wysyłając SMS-y o treści 8 pod numer 73 26. Serdecznie Wam dziękujemy za takie piękne passo na zakończenie dzisiejszego wieczoru, albowiem był to 9 i ostatni zatańczony dzisiaj dla nas i dla Państwa taniec. No cóż, dzisiaj na naszym parkiecie było naprawdę gorąco. Myślę, że rywalizacja jest na coraz wyższym poziomie. Coraz wyższe są również oceny naszych sędziów i coraz większe szanse wszystkich naszych zawodników. Popatrzmy, jakie szanse dzisiaj dali którym parom nasi jurorzy. Najwyżej ocenione zostały dwie pary egzekwo, a więc mamy remis na pierwszym miejscu. Dorota i Andrzej oraz Bartek i Blanka zebrali dziś maksymalną ilość punktów, 40 punktów od jurorów. Dalej w ścisłej czołówce Anna i Cezary gonią te pierwsze dwie pary, a najmniej punktów na razie przypadło Francis i Łukaszowi oraz Pawłowi i Magdzie. I to są pary, które mogą być dziś zagrożone, mogą, ale nie muszą, ponieważ wszystko w Państwa rękach. Jeżeli będziecie bronić jak lwy swojej ukochanej pary, to ta para będzie tańczyć dla Was w następnym odcinku. Jeśli ktoś jest niezdecydowany i chciałby zobaczyć skróty tańców jeszcze raz, albo komuś tak się podobała jego para, że chce zobaczyć jeszcze raz ich popisy, to przypomnimy Państwu wszystkie 9 tańców w skrótach. Popatrzcie. Jeżeli głosujesz na Monikę i Krzysztofa, dzwoń 0704 30 70 10 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 10. Jeżeli głosujesz na Jaya i Kamilę, dzwoń 0704 30 70 05 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 5. Jeżeli głosujesz na Pawła i Magdę, dzwoń 0704 30 70 02 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 2. Jeżeli głosujesz na Wojtka i Izę, dzwoń 0704 30 70 06 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 6. Jeżeli głosujesz na Annę i Czarka, dzwoń 0704 30 70 04 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 4. Jeżeli głosujesz na Marcina i Janię, dzwoń 0704 30 70 11 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 11. Jeżeli głosujesz na Bartka i Blankę, dzwoń 0704 30 70 12 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 12. Jeżeli głosujesz na Francis i Łukasza, dzwoń 0704 30 70 07 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 7. Jeżeli głosujesz na Dorotę i Andrieja, dzwoń 0704 30 70 08 lub wyślij SMS pod numer 7326 o treści 8. Sponsorem Nagrody Głównej dla Gwiazdy jest Sokołów. Szlachetność smaku. Oj, oj, oj. Wieczór pełen wrażeń. A propos wrażeń, to naprawdę jestem pod wrażeniem tego, co dzisiaj zobaczyłem. Nie wiem, czy ochłonę przed finałem. Wiesz. No właśnie, wiesz, ja mam wrażenie, że jakiś taki rzeczywiście rozpalony jesteś. Boję się, że się nawet na mnie rzucisz za chwilę. O, ciekawe. Masz tradycyjnie szansę na ochłonięcie podczas krótkiej przerwy, a Państwo na głosowanie mają 7 minut. Zostańcie z nami. Ze studia TVN. Jak zwykle na żywo taniec z gwiazdami. Proszę Państwa,
ostatniej przerwie nasze głosowanie zostało zakończone. Wszystkie głosy zdążyliśmy podliczyć i mamy już wyniki. A kto dzisiaj straci bezpowrotnie szansę na zdobycie kryształowej kuli? Na tę wiadomość czekają. Bartek i Blanka. Marcin i Jania. Monika i Krzysztof. Dorota i Andrzej. Francis i Łukasz, Wojtek i Izabela, Jay i Kamila, Ania i Cezary oraz Paweł i Magda. Miło mi podzielić się z Państwem radosną wiadomością, że po zsumowaniu głosów sędziowskich i Państwa, telewidzów, pierwsze miejsce w dzisiejszym odcinku zajmują Dorota i Andrii. Srebrny medal 4. odcinka 9. edycji tańca przypada dziś wieczorem. Bartkowi i Blance. Bardzo wysokie trzecie miejsce, czyli miejsce na naszym podium, zdobywają dzisiaj Monika i Krzysztof. I kolejna piękna, świetnie tańcząca i zupełnie bezpieczna w naszym programie para. Wojtek i Izabela. Ciężki tydzień treningów. Znowu przed kolejną parą, a są nią. Anna i Cezary. I następna para, której dziś nic nie zagraża, co oznacza, że tańczą z nami dalej. Kto to będzie? To będzie Paweł i Magda. I proszę Państwa, to są te emocje. Zostały jeszcze trzy pary, z których tylko jedna w dalszym ciągu jest niezagrożona. A są to Francis i Łukasz. W tym programie wszystko może się zdarzyć. Zostały z nami dwie pary, Jay i Kamila, którzy jak do tej pory byli niemal faworytami, oraz Marcin i Jania, którzy dzisiaj zatańczyli swój najlepszy taniec. Okazuje się, że Państwo zdecydowali o tym, że te pary dziś są niestety zagrożone. I jedna z nich niestety zatańczyła po raz ostatni. No właśnie, niestety. W kolejnym odcinku Tańca z Gwiazdami nie zobaczymy więcej Marcina i Jani.
należą im się szczególne brawa. Zatańczyli dla nas pięknego foxtrota. Jednak troszeczkę punktów zabrakło. Tak, troszkę punktów zabrakło. Ja chciałem teraz podziękować, przede wszystkim chciałem podziękować Jani za naprawdę fantastyczny czas, jaki razem przeżyliśmy. Chciałem podziękować jury za noty, które kierowaliście pod moim adresem. Wszystkim widzom, którzy głosowali na nas i kolegom, którzy zostali, życzę im powodzenia, bo to są prawdziwe emocje i o to chodzi w tym programie. Dziękuję bardzo. My dziękujemy bardzo, a za tydzień, proszę Państwa, gorąca samba i chwytający za serca walc wiedeński. A jeszcze dzisiaj wieczorem o godzinie 23:00 kulisy Tańca z Gwiazdami. Dziś za kulisy zaprosi Państwa Piotr Gąsowski. Do zobaczenia. Bądźcie z nami.